Cześć, siemanko, wariaty, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w Farming Simulator 2017. Tak, na całe szczęście zdążyliśmy jeszcze nagrać coś w 17. Ogólnie żyję, jak widzicie, bo się martwiliście, ja też się martwiłem, czemu tak długo nie powracamy. Ale wreszcie dzisiaj chwilka i na szybkości chcę dzisiaj taki, może krótszy, może trochę dłuższy odcinek informacyjny dla was nagrać. Także przedstawię wam sprzęcior, zasadzimy sobie za sterami, ruszymy na pole i będziemy sobie mordy już wszystko i o wszystkim rozmawiać. Jak widzicie, no nadal Ursusy i Zetory w tej nowszych wersjach wygrywają. Także dzisiaj akcja Ksianokosy, mówię tak, nawiążę troszkę do tematu teraz, który mamy na polu. No i Sianokosy na pełnej u każdego. Także jak widzimy tutaj Ursus 12-24, chyba jedna z najlepszych wersji Ursusa, na jakiej grałem, przynajmniej chwilę sobie troszkę ostatnio pograłem, przed szykowaniem tych modów potestowałem. Pottingera kosiareczka, tutaj bardzo fajny zestaw, nigdy na zielonych zestawach nie grałem. O, może bardziej pochodzimy sobie na kierownicy, bo już od tego wszystkiego się odzwyczaiłem. 914 w wersji zielonej jest bardzo fajną Sigmą owijareczką. Także mówię, taki właśnie zestawik sobie postaram się stworzyć. Ursusik tu widzieliście. No i do tego mam masę Fergusonka. Tak, ja troszkę Bersa na średnie gospodarstwa. 6616 160 koni, jak się nie mylę. I Klas Roland 250. A z tyłu to tam coś widnieje za to krystal. Ogólnie co? I zgrabiareczka. Także dobra, możemy sobie powoli zasiadać za sterami naszych piągników. Czy one mają otwierane drzwi? Mają, możemy wchodzić, możemy odpalać i możemy ruszać. Ale zanim ruszymy, jeszcze przydałoby się złożyć. No właśnie. Także mordy, co? Ogólnie żyję, no dużo czasu mnie nie było. Kurczę, wszystko to zaczęło się od wyjazdu na Mokrzyn. Tak, skończyliśmy ogólnie prace polowe u siebie. No i postanowiłem, że wyjadę na Mokrzyn troszkę pomóc. No bo potrzeba tej było pomocy, że tak powiem. Kurczę, coś mi się ostatnio dzieje, znaczy ostatnio, dzisiaj dzieje z kierownicą. Już 3 razy rozpoczynałem ten odcinek. Ogólnie, jak tutaj sami widzicie, mamy przyszykowaną łąkę. Tutaj jeszcze nie było. Ogólnie gram na shaderach, ale bez rozmazania góry. Ej, widzicie to, jak on dziwnie opada? Kurczę, no boję się, żeby tu się nic z tą kierownicą nie stało, bo jak sami widzicie, no nikt nie chce tego naprawiać później. Tak samo jak widzicie tą kierownicę Mrączkowskiego, no nic nie chce się wziąć i jak już coś pójdzie, to nie ma sensu nawet tego później robić. Także postanowiłem wyjechać do Mokrzyna, pomóc. No i troszeczkę zeszło, bo nie było mi ponad chyba tydzień, z tego co się nie mylę. Musiałem później wracać już, bo miałem już dawno umówiony wyjazd w góry. Troszeczkę akurat po tej pracy w Mokrzynie fajnie wyjechałem sobie odpocząć. No i mówię, wrócę, to nabiorę tego wigoru do wszystkiego. No byłem Zakopanym, akurat naprawdę fajną pogodę trafiłem. Pozdrawiam widzów, którzy mnie spotkali i nie bali się podejść. Także naprawdę fajnie. No ale niestety później pogrzeb, no i troszeczkę takich spraw do poogarniania, tego wszystkiego nie było na nic głowy. No i w ostatnich dniach też do pracy, do tego wszystkiego. Tu gdzieś coś zrobić, tu też troszkę w polu. No i naprawdę nie było kiedy, tym bardziej, że no ciężko się zgrać, bo Brączek matury, po maturach tam jeszcze coś jedzie pomóc do Mokrzyna, to tamto, Adaś też coś robi. No i niestety, no nie było kiedy ponagrywać, miał być tu ogólnie odcinek od zera, teraz taki informacyjny, mieliśmy sobie wejść, pogadać, w końcu nasza najfajniejsza seria. No ale niestety, Adaś wrócił późno, Bronuś też i kurczę, no ja też byłem po takim, no nieciekawym dniu. No i kurczę, no niestety, ale nie było sił, żeby nagrywać. A dzisiaj tak wstałem z wigorem, wczoraj wieczorem poszykowałem to wszystko, aby tutaj można było raniuśko sobie wbić i tylko już ponagrywać. Naszukałem się tych zestawów niemiłosiernie, z racji tego, że no pobrałem dużo modów, naprawdę wyszło sporo modów, ale nadal jest ten sam problem, że coś jest bugowane, coś nie działa, coś nie chce dziorgać. No to
po prostu farming 2017 u Januszów z gospodarki. Także no jak widzicie, no zleciało tego czasu, no nie było kiedy co ponagrywać. Jak ktoś śledzi kanał z vlogami, no to widział, że od czasu do czasu coś stawialiśmy, trochę mało opóźnienie mam, ale chciałem właśnie tak nawet, bo mówię co, będę stawiał wam codziennie te vlogi, gdy wy też macie pracę w polu, no to mówię troszeczkę nie alo, tak? Bo nie zdążycie sobie tego obejrzeć, więc postanowiłem, że co 3-4 dni, akurat teraz ostatnio jeszcze też nie miałem czasu, no tak jak mówię, ten pogrzeb, to wszystko. No i niestety, kurczę się, nie udało nic innego nagrywać i tylko na vlogach się opieraliśmy, także jak jeszcze ktoś nie subskrybuje kanału z vlogami, to bardzo serdecznie zapraszam, bo zbliżamy się do setki, a propos setki, no to już jest dawno, to jest 180 coś parę tysięcy, też jestem w szoku. Ale bardzo serdecznie z góry chciałbym wam wszystkim podziękować, bo kanał, na którym zaczęła się cała historia, cała Mafia Solec i to wszystko, no wybił 100 tysięcy. Ja akurat do tego dnia humoru zbytnio nie miałem i w ogóle i tak zauważyłem dopiero to po 2-3 dniach. Ale nie było filmiku, na którym miałbym wam podziękować. Dlatego też będzie to w farmingu, na pewno jak będę jakiś świeży nagrywał z vlogami, też coś będzie. No i też coś niedługo myślę, że się pojawi, jak już tak więcej troszkę czasu będzie teraz, że pojawi się coś na kanale właśnie z tym głównym, na kanale Mafii Solec. I będzie to na pewno film ode mnie, nie będę już nic zmieniał z racji tego, że mam zrobione już 1,5 minutki. Później tam troszeczkę brakuje mi refrenu i dalej mam końcóweczkę sklejoną. Ja tak czasami lubię posklejać sobie, jak widzę po ujęciach, różne elementy, i później, żeby wyszła fajna całość. Ogólnie myślałem na zmianę piosenki, ale postanowiłem, że jak zmienię znowu piosenkę, to później będę robił to 2 tygodnie dłużej. Dlatego też już wolę robić to, co robię. No i kurczę, fajnie, no to już jest drugi kanał, gdzie 100 tysięcy, tu na kanale z vlogami też dużo nie brakuje. Mało kto może się poszczycić 3 przyciskami, że tak powiem. Ja się mega cieszę. Może też teraz ostatnio po mnie tego nie widać, ale naprawdę gdzieś tam w głębi serca to jest taki dla mnie jeden z najważniejszych kanałów, bo najwięcej czasu na nim poświęciłem. No i naprawdę się mega cieszę. Boli mnie też to troszeczkę, że no tak go zaniedbałem w ostatnich latach, ale no coś się zaczyna, coś się kończy. Tam się nie skończyło, bo jak sami widzicie, no od czasu do czasu może coś tam wpadnie z dużym opóźnieniem, ale wczoraj no poszukałem sobie troszeczkę nutek, a tak odpaliłem swoje stare filmy i taką jedną fajną nutę włączyłem pod 2 filmy. Powiem wam, że pasowałaby Picabello, szkoda, że wcześniej kiedyś nie było, ale na pewno ją wykorzystam w jakichś innych produkcjach. Także jak tam zawsze coś czasu jest, na chwilę sobie odpalam. Nie ma to jak zawsze nagrać i robić film. Przynajmniej 30% szybciej się robi film. Dlaczego? Bo pamięta się, jakie ujęcia się nagrywało. Teraz ja muszę sobie czasami obejrzeć wszystko, wszystkie ujęcia. Dopiero później sklejam, ale to i tak jeszcze raz muszę je obejrzeć. Czy to na pewno to, czy może coś innego nie wybrać. Także no jeżeli chodzi o to, no to lepiej czasami te filmy faktycznie sklejać od razu. No ale jak sami widzicie, no nie wszystko da się radę zrobić. Ogólnie no pogoda piękna, powiem wam, takiego kwietnia i takiego maja jeszcze nigdy nie było. No przez to są takie burze, jakie są nas, na całe szczęście tutaj mazowieckie nas tu mija, akurat tą moją stronę. Z czego się mogę cieszyć? Mogę się cieszyć z tego, że przynajmniej co drugi, trzeci dzień pada i mamy słońce, mamy po 20, ponad 25 stopni ciepła, także no tutaj ta wegetacja, to wszystko to coś wspaniałego. No ale niestety byliśmy ostatnio poza Kutnem, byłem no tam od 1,5 miesiąca, od miesiąca nie padał deszcz, teraz ostatnio popadało, ale to tylko chwilkę. No i to tak widzicie, tu niby pojechaliśmy parę kilometrów dalej, zboża już piękne, wszystko zarąbiście wygląda, no ale tam padało, tam przeszła akurat taka fala, zlało, no i mają ten deszcz, jest ta woda, jest to wszystko, a tam niestety no długi czas nie padało, także zimowe wyglądają u niektórych gorzej niż wiosenne, bo nie mogli opryskać na to i na to, jak opryskali, to przygasiło to zboże. No i tu widzicie, no jest ciężko, a u nas naprawdę w tym roku jest wspaniale. Tylko że oby przez te pogody nie przyszły jakieś grady, burze, huragany, no bo to wiadomo, widziałem już niejedne zdjęcia z tego roku, jak wytłukło gdzieś rzepak i rolnik pielęgnuje to wszystko, no a później niestety przyjdzie chwila, bo teraz to tak można nazwać, wczoraj tak z niczego, no ale gorączka była niemiłosierna u nas, że powiem wam, w lato czasami chyba takich gorączek nie ma jak była wczoraj. No i nie wiem, 15-20 minut, zerwał się wiatr i
przyszła, ale na całe szczęście nie było to nic strasznego. U nas popadało po prostu i tyle, nie było jakiegoś tam wiatru, no ale Łódź czy Gdańsk no, naprawdę konkretnie zalało. Jeśli chodzi o moje pole, no jest duża różnica. Ja teraz się chcę pozbyć tych vlogów starych na szybkości, żeby wrzucać nowe, bo teraz ostatni vlog z wałowania, z Mokrzyna. Do tego dochodzi zaraz vlog od Krzysia właśnie. Sianokosy zaraz będą nagrywane. Bardzo chciałbym Krzysiowi pomóc, zobaczę jak mi się druga praca zgra, bo też jest taki do pomocy tu tamto. No i będziemy myśleć, będę chciał do Krzysia wpaść, jeśli nie, no Krzysiu na pewno sam wam ponagrywa. No bo jak widzicie daje radę. Także będę chciał też pokazać wam właśnie to moje pole, to moje zboże. Bo naprawdę jest fajnie, Krzysiu mi tu pomaga przy dobieraniu oprysków, tego wszystkiego. Także naprawdę jest fajnie. Nie ukrywam, jak na pierwszy rok, bo nie liczę na kokosy, bo to wiadomo, to wszystko składa się z tego, że to są lata nawozów, lata obornika, tego wszystkiego, no tutaj w tego w jeden sezon, dwa, maksymalnie trzy, nie da się tego nadrobić niestety. No ale jakoś sobie powoli działamy, także no tutaj ja się naprawdę cieszę i jest pomiędzy moim a rodzicami, no jest straszna przepaść, jest strasznie duża różnica, troszeczkę boli mnie fakt, że posiałem 1,5 metra. Mogłem ten przynajmniej 1,80 m posiać, no bo jednak jak faktycznie w poprzednich latach tego Jezu, coś mnie tu wibruje. W poprzednich latach, no niestety, ale kurczę, dopiero ten nawóz jest teraz, ten rok, poprzedni, trochę obornika, trochę wapna, tego wszystkiego. No i ale poprzednie lata nic, no to też ta ziemia wiadomo nie odda tak jak powinna oddać, no i te 1,5 metra jeszcze coś tam troszkę wymarzło. No jest, nie jest tak na pewno gęsto, ale to też dobrze przewiew dla łanu i też no może jak tyle dostała, to i też wiadomo ten kłos będzie inny. Tutaj już też skracałem ją raz, nie ukrywam, dosyć dobrze po pierwszym antywylęgaczu poszło, także no tutaj drugiej dawki raczej nie będę musiał dawać, bo jest niziutka, nie położy mi się raczej. A też nie ukrywam, bo tamte boczne kłosy dogoniły ten główny liść flagowy, teraz naprawdę już dobrze wygląda, ochroniłem ostatnio, teraz ostatni zabieg jaki będzie u mnie, no to jeśli chodzi o pryskanie, będzie to właśnie ochronę tego liścia flagowego i kłosa, ale to jeszcze czas, niedługo też jeszcze nawóz pójdzie, trzecia i ostatnia dawka azotu, będzie to 150 kg, także myślę, że naprawdę będzie fajnie jak ten pierwszy rok, wystarczy, żebym coś tam wyszedł, tak? Mówię, no dopłaty mają rodzice, wszystko mają tutaj rodzice, no ja mam to co mi się uda. To chociaż chcę, żeby mi się zwróciło te koszty wszystkie, a raczej to powinno się zwrócić. I zobaczymy ile zostanie na plus. No ja już fajnie myślę też w przyszłość, zamówiłem już tutaj na najbliższy czas od razu po żniwach głębosza. Moje pola nie były nigdy głęboszowane, także tutaj naprawdę może zrobić to robotę też. No i ten najbliższy rok myślę też czy nie dać kurzaka, w sensie obornik, bo tutaj no u nas ci co mają kurzaka no to mogą się pochwalić naprawdę plonami, ale to muszę jeszcze wszystko przemyśleć na spokojnie co i jak, co będę chciał siać. Może będę chciał teraz nie pszenica właśnie, bo u mnie też zrobiłem taki troszkę głupi błąd, bo u mnie rodzice robią ten błąd, że no jest ta ziemiaka, jest, nie jest zła, tak, ale no na pszenicy to trzeba dużo nakładu, dużo chodzenia, że tak powiem, w nawiasie. Wiecie o co chodzi, dużo tych zabiegów wykonywać w czas, trzeba się znać. No u mnie niestety, no tata pracuje, też nie ma na to wszystkiego czasu i w ogóle i nie chcą się bawić, też nie chcą takiego dużego nakładu pieniędzy w to, no bo wiadomo, coś przyjdzie jakaś później wymrozi, czy przyjdzie jakaś nawałnica i boją się o to. No więc no dlatego ja chciałem wziąć to w swoje ręce i dostałem, no nie dostałem tylko ten hektar, no bo innej rzeczy i więcej póki co, z tego co wiem, no nie dostanę, także no nie będę się tutaj upierał, bo już pisaliście też, żeby wziąć wszystko i wziąć się za robotę, no niestety, no u mnie to rodzice wszystko mają, póki nie przepiszę, no to będzie tak wyglądało jak wygląda, dlatego też chciałem ten swój hektar, żeby zobaczyć, pokazać im też, głównie im udowodnić, że się da, że można, wiadomo to też inaczej się rozkłada jak ja sobie mogę dołożyć tutaj to z YouTube'a te pieniądze i w ogóle, a inaczej jak muszą odłożyć to z pracy czy coś w tym stylu, no i tutaj
Chcę właśnie zobaczyć, jak to w tym roku będzie. No i za rok, no i właśnie u mnie dużo sieją tej pszenicy. Albo pszenica, no to jak się urodzi, to będzie fajnie, super, pięknie. Tylko, że no naprawdę trzeba przy niej pochodzić, żeby się urodziła. No a w tamtym roku mieszanka aż chciało się patrzeć, bo no sporo oddała. Nie chcę gdybać ile. No ale z 2 hektarów parę przyczep wywieźliśmy i poszło na sprzedaż i jeszcze większą cenę dostaliśmy niż za pszenicę, bo akurat tutaj było typowo na pasze i też bardzo dobrą cenę dostaliśmy właśnie za to. I kurczę, no mówię, nie można było tej mieszanki więcej posiać, nie dość, że mniejsze nakłady, mniej tych zabiegów wszystkich, no ale nie da się przetłumaczyć, także no. No i ja też nie wiem, czemu zasiałem tą pszenicę, tak jakoś mi to wyszło, ale na następny rok już na pewno nie będzie to pszenica, nie chcę się w to bawić. Wolałbym, żeby to pszenica była właśnie za jakieś 2 lata, jak już będę miał tą ziemię w jakiś tam sposób ogarniętą, dlatego też no troszkę słabo. I za rok będę chciał się pobawić może w jakieś pszenżyto, może coś z hybrydą związane, nie wiem, nie mam pojęcia, jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Krzysiu ma bardzo fajne pszenżyto. I jeżeli u niego naprawdę to wypali, to prawdopodobnie też sobie wezmę jakiś z KWS-u, jeżeli się nie mylę. Jeśli chodzi o jakieś uprawy typu kukurydza, buraki czy rzepak, raczej nie, raczej w to się nie będę bawił, bo nie ma sensu, tak tutaj bardziej jeżeli chodzi o to wszystko związane ze zbożem, z racji tego, że swój kombajn, żeby nie pakować się w kolejne koszta, no bo tutaj już ten sam głębosz czy tam obornik, nieobornik i wszystko to już są kolejne koszta. Także no tutaj zobaczymy, jak to naprawdę wyjdzie. Ja sobie chyba tutaj postawię go na górce. Ja nie wiem, czemu nie wróciłem. Chciałem obciąć tutaj, ale może nawet i dobrze, chciałem obciąć tu tutaj właśnie tą stronę dookoła, ale nie, zresztą dużo trawy już mnie urwał, także mniejsza z tym. Dobra, wsiadamy sobie w masę. Ja takie ogólnie sianokosy na szybko, wiem, powinienem to rozbić na 2-3 odcinki, ale tak mówię, na spokojnie sobie wsiądziemy, pogadamy i zobaczymy, co tam też u was mordy słychać. Także no jeśli chodzi o moje pole, to wam pokażę niebawem wszystko co i jak. Z logów mówię, został mi jeden z mokrzyna. Tutaj mam to ogarnięte, a właśnie, no i tutaj już zbliżamy się, bo pytacie o ten open farm mordy. Tak, jak najbardziej open farm jest, będzie i my będziemy wszyscy razem. Bardzo serdecznie zapraszam was 19-20 do Sierakowa na stare lotnisko Przasnysz. Oczywiście targi open farm, 2. edycja, jeszcze lepsze moim zdaniem, jeszcze więcej maszyn, tego wszystkiego do wygrania będzie jakiś gruber, z tego co się mylę, w tamtym roku był opryskiwać. No rolnik zadowolony, bo widzieliśmy w tamtym roku z nim, chwilę rozmawialiśmy, bardzo zadowolony, na drugi dzień już miał od razu po niego przyjechać. Moment, teraz muszę się zastanowić, którym ja mam rozładuj prasę piąteczka. Uuu, ten tutaj, kurna, serio, w wodę? Ty jesteś nienormalny, Zbyszku. Kurwa, Jeremiasz. Powoli. Także tu w tym roku ten open farm jeszcze będzie bardziej rozwinięty, że tak powiem. Już wszystko będzie dopicowane i dopięte na ostatni guzik. W tym roku też z tego co rozmawiałem z Piotrem, chciałem, żeby byli inni youtuberzy, żeby no nie rok w rok ci sami, my oczywiście będziemy, ale też jeżeli będą jakieś wywiady i w ogóle, żeby też inni youtuberzy byli, żeby to przyciągło ludzi, że jednak na takich pokazach w rok warto być, żeby poznać kogoś nowego, zobaczyć co nowego się na takich pokazach dzieje, po co mielibyśmy być my kolejny raz. Mieliśmy ogólnie, miał być farming, miał być na początku farming, później miał być piórę, ale powróciliśmy do farminga, udało się ogarnąć kierownicę, to wszystko. Mieliśmy my organizować konkurs farmingu, no ale niestety wyszło tak, że farming się nie zgodził na coś tam. Także no w tym roku sobie odpuszczamy, ale z tego co wiem, już 19 będzie na następny rok na open farmie. No chyba, że jakaś inna wspaniała gra dogoni farminga, choć wątpię, bo farming i tak będzie bardziej grywalną grą, jaki by nie był, ale po tym co widać. No właśnie, ja se gram na tych shaderach, bo mi się to podoba. I to w tym farmingu 19, tak jakieś dodatki nieba, rozmycia, te smery, bajery, wszystko już będzie. Dlatego też no nie mogę się już doczekać tego naszego farminga nowego, do którego jeszcze trochę czasu zostało i nam do skończenia serii od zera do farmera też jeszcze trochę czasu zostało, ale co ja mogę poradzić na to? Ile uda się, to się uda.
Wiem, plany były inne, wszystko były inne, ale no niestety, no nie da się, wszystkiego się nie da mordy zrobić, bo są sprawy ważne i ważniejsze. A też fajnie, bo każdy sobie z nas na pewno odpoczął od komputera. Idą wakacje, Bronek już skończył szkołę, także tutaj jeszcze te maturki i koniec, i będzie miał z głowy. Także wtedy super, bo już na pewno to też inaczej będzie wyglądało, no ale też będzie więcej pracował w Mokrzynie. No ale miejmy nadzieję, że trzeba być dobrej myśli, że wszystko się dobrze ułoży i będzie dobrze. Także no, widzimy się z wami na Open Farmie. Może dzień wcześniej jakiś film uda nam się nagrać, bo my będziemy na pewno tam dzień wcześniej całą ekipą. Kaziu niestety dojedzie do nas, Kaziu będzie na 2 dni, Kaskader niestety będzie tylko na 1 dzień, będzie w sobotę, niestety w niedzielę już musi uciekać, ale tak jak ja, Bronek, Tanas, Adaś i Kaziu, no to będziemy na cały czas. No nie, 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 proszę, nie, nie, nie. O Jezus, co ja zrobiłem, nie tak wykręciłem kierownicą. Ej, ładny ten zestaw, nieprawdaż? Prawdaż. Także bardzo serdecznie was zapraszam. Kto ma blisko, kto nie, to naprawdę nie będę was okłamywał, z ręką na sercu. Moim zdaniem to były najlepsze pokazy, na jakich byłem, bo było wszystko fajnie rozmieszczone. Można było fajnie sobie wszystko obejść i zobaczyć. Naprawdę było super. Moim zdaniem no, najlepsze pokazy, nie lubię jak są naprawdę jakieś strasznie wielkie, bo niczego nie idzie obejść. A tutaj naprawdę było spoko. I spoko jakbyśmy mieli tutaj te 100%, aby wrzucić tą belkę. Tak jest, pięknie, 100%. Ogólnie pierwszy raz, może jak jesteście w stanie zauważyć, czekajcie, jak chcę tą belkę, żeby ona przestała mi się turlać. Pedały skrzypią na pełnej cały czas, niestety. Dobra, ona jak sobie doleci. Kurna, hamuluj. Pierwszy raz zastosowałem pod trawą tą specjalną glebę do niej stworzoną, że wiecie, można ją wtedy nawozić i w ogóle. Bo nigdy wcześniej tego nie stosowałem, jakoś zwykła trawa to dla mnie zwykła trawa była, ale mówię, żeby większy plon był, zobaczymy jak to wyjdzie. I musiałbym sobie do porównania ściąć tą łąkę bez tego i tą łąkę właśnie z tą podkładką. Zobaczymy jakby to wyszło. Dobra, możemy sobie wysiadać. Nie no, powiem wam, te zestawiki naprawdę bajka. Miałoby być w ogóle całkiem inna akcja. Chciałem robić siewy kukurydzy. Może też takie troszkę właśnie na temat. Chciałem, żeby coś było. No ale później mówię, kurde, przecież siankosy będą lepsze. I tyle tych maszynek powychodziło, tego wszystkiego. Mówię, dobra, ciśniemy sobie na pełnej na siankosy. No i mówię, kurde, jakie by tu ciągniki. Pobrałem kilka, naprawdę, uwierzcie, pobrałem kilka. Miałem bardzo fajnego John Deere'a i w ogóle. No ale kurde, jak popatrzyłem na te ursusy, wszystko dopicowane, picabello, ładnie wyglądają. Mówię, ja pierdzielę, co ja będę się tu teraz zastanawiał nad tym wszystkim. Bierzemy ursusy, dobieramy do nich maszyny i gitara się mało pięta. Także mogłem sobie Passata kupić, no ale pomyślałem, że no chyba tak będzie dobrze, tak? Także mam nadzieję, że i te zestawiki wam się mordeczki. Ulala! Wściekła ładowarka! Ja pierdolę! Się tak szybko to nie widziałem, żeby coś belkę rozładuj okrągłą belę. Ja! Od razu na pierwszy folii idzie, na drugi, zobacz, ta nie łowi nie tego. Nie łowi nie. Ja chcę jeszcze raz. Pa, 3, 2, 1, rura! No ładnie, ładnie. Jakby ktoś chciał ją pobierać, to weźcie to, zmieńcie i możecie ją podrzucić, bo nie powiem, podoba mi się. Fajny zestaw, z nią chęcią bym go poużywał gdzieś, kurczę, na jakichś seriach. Dobra, zrzucimy ją. A czekaj, ale tak jakbym chciał podjechać, żebym złapał ją idealnie, tak jak to wszystko powinno być. No i tak powinno być. Jeszcze to manualne by się przydało, że wiecie, dojeżdżasz idealnie i podnosisz sam to ramię. Było chyba coś takiego kiedyś, możecie napisać w komentarzach. No i w komentarzach też możecie mordy napisać, jak tam u was, jak u was sytuacja właśnie po tych burzach, bo naprawdę no tutaj w wielu miejscach w Polsce, czy teraz, czy parę tygodni wcześniej,
były już takie właśnie nieciekawe burze. Jak u was prace polowe, bo u nas niektórzy jeszcze pod kukurydzę nie mają uprawione, a u niektórych kukurydza jest już taka, na przykład u Krzysia, gdzie też wam pokażemy, jak wyglądają te poletka pokazowe. Kto jeszcze naprawdę tych wszystkich vlogów nie oglądał, to bardzo serdecznie was zapraszam. Ej, no kurde, powiem wam, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ale ja wszystkich nie będę owijał, żeby zostawić sobie coś na miniaturkę, żeby to fajnie wyglądało. Nie no, naprawdę jest super, mega się cieszę, że udało mi się taki zestaw, jakiś odcinek informacyjny też nagrać. Pewnie wszystkiego nie powiedziałem, mi się przypomni, jak kliknę już w 10, no ale trudno, trzeba się łudzić tym, że na dniach znów usłyszymy się. Ale nie obiecuję, bo naprawdę początek tygodnia kolejny to jest totalny zapierdziel przed samym wyjazdem na Open Farm mam. Także jeśli się nie uda, to ważne, że coś wiecie. A jak wiecie, to jest fajnie. Także mordy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się i widzimy już niedługo. Także miłego weekendu. Na razie, szczęście, trzymajcie się, cześć!